co chyba nas wszystkich zachwyca i uderza w papieżu Franciszku, to jego prostota. Papież jest prosty w kontaktach, widzimy, że nie przywiązuje wagę do strojów, do jakichś dystynkcji, do ceremonii. Wyraża też pragnienie, żeby Kościół był prosty, żeby był prosty w przekazie Ewangelii, aby przez różne niepotrzebne draperie i ozdobniki nie zasłaniał, nie utrudniał przyjęcia przekazu Ewangelii Chrystusa. Myślę, że doskonale widać to pragnienie prostoty także u świętego Franciszka. Jego przekaz Ewangelii był maksymalnie prosty. Gdy kiedyś z jednym z braci przechodził przez jakąś miejscowość i wcześniej zapowiadał, że będzie głosił tam Ewangelię. Przeszli przez tę miejscowość, Franciszek nie powiedział ani słowa. I brat pyta go, no Franciszku, jak to było z tym głoszeniem? Mówi, bracie, to, że żeśmy przeszli przez tę miejscowość, to już było głoszenie Ewangelii. Prostota zachowania, bycia, otwartości wobec innych, prostej życzliwości, gotowości do pomocy jest tym codziennym, zwykłym głoszeniem Ewangelii. Doskonale to także wyrażają choćby dzieła Kościoła. Różne dzieła charytatywne, ale doskonale może to wyrażać także choćby architektura kościołów. I w tej chwili znajdujemy się w naszym klasztornym, kapucyńskim kościele w Krakowie przy ulicy Lorytańskiej. I gdy wielu z Państwa powiem, że jest to barok, kościół barokowy, to być może odmaluje się na Państwa twarzach zdziwienie, jak barok, nie ma złoczeń, nie mamy często wizję tą taką podstawową baroku pełnego przepychu, łuków, marmurów, złoczeń. Otóż właśnie, jest to specyficzny barok, taki bardzo ascetyczny, nazwany barokiem toskańskim. W tym stylu budowane były nasze kapucyńskie kościoły tradycyjne i charakteryzował się kościół tym, że był zwykle pomalowany na jeden kolor, zwykle tylko białkowany, w tej chwili jest tutaj taka lekka żółć, a wszystkie meble liturgiczne, a więc ołtarze, były wykonane z bejcowanego dębu. Kontrast bieli czy jasnej farby z tym bejcowanym dębem, prostym, ale trwałym materiałem, daje wyraz prostoty, ciepła, ale także surowości. Jest, myślę, taki ten kościół, że każdy tu może czuć się u siebie, nikt się nie czuje zakłopotany czy zagubiony. Myślę, że ta architektura nam, kapucynom, pomaga także w rozumieniu tego, że mamy tacy być w głoszeniu Ewangelii. Prości, jaśni, przejrzyści, zrozumiali. Myślę, że ciągle do tego dążymy i także my w naszym życiu, gdy staramy się mówić o Ewangelii, o ważnych dla nas wartościach. Czasami przybieramy różne maski profesorów, nauczycieli. Starajmy się mówić prosto, zwyczajnie, jasno. Może bez tych draperii, ozdobników. A wtedy nasze świadectwo będzie proste i jasno odczytywane. Być może wzbudzi wrogość, być może nie wzbudzi akceptacji, ale będzie jasnym, czytelnym komunikatem, jakie wartości wybraliśmy.